Witam, przedstawiam siodełka Dartmoor Arrow, Leaf i Leaf Pro, czyli najpopularniejsze modele, jakie Dartmoor wsadza do swoich rowerów. Arrow i Leaf Pro są wyprodukowane przez Velo, o czym świadczy logo na ich skorupach, którego na zwykłym Leafie nie mogłem znaleźć. Dartmoor robi tak od lat i moim zdaniem to plus, bo Velo produkuje siodełka odkąd pamiętam, więc miałem ich już dziesiątki i uważam, że mają bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Wszystkie trzy występują tylko w jednym rozmiarze. Posiadają prawie identyczne wymiary i wzmacniane, drążone pręty ze stali chromo o standardowej długości regulacji wynoszącej 8 cm. Różni je za to kształt. Sędziwy Arrow odbiega od nowszych braci i przynajmniej dla mnie jest niewygodny. Praktycznie brak w nim tunelu środkowego i ma wąski, długi nos. Jego wypełnienie też jest najcieńsze i moim zdaniem najsłabiej tłumi i rozprowadza nacisk. Ale nie tylko wyściółka wpływa na komfort jazdy. Bardzo ważne jest też to, jak pracuje skorupa siodełka i w tym wypadku Arrow też jest najgorszy. Dużo lepiej wypada największy zwykły Leaf. Wersja Pro wykonana w zupełnie innej technologii, podobnej do najnowszej generacji siodełek WTB, jest trochę bardziej zbita i sztywna, co nie znaczy, że mniej wygodna, bo właśnie ona podpasowała mi najbardziej. Arrow jest też najcięższym siodełkiem. Wygrywa zwykły Leaf, który waży tyle samo, co 3 razy droższy Specialized Bridge, Escula 610 lub siodełka Ergona, do których linki znajdziesz w prawym górnym rogu i opisie. Wersja Pro uplasowała się idealnie po środku. Leafy są nowe, ale myślę, że dzięki swoim specjalnym pokryciom powinny dobrze radzić sobie w trudnych warunkach. W końcu są przeznaczone do bardziej wymagającej jazdy, trail i enduro. Obawiam się jednak, że Pro za sprawą swojej budowy jest delikatniejszy i jakaś gleba albo mocniejsza obcierka może się skończyć dla niego bardzo źle. Ten Arrow ma już za sobą 3 lata i jak widać trzyma się dzielnie. Gdybym miał jednak teraz wybierać siodełko, na pewno bym go nie kupił. Przez jego kształt, wygodę, a w sumie i brak, no i wagę. Dla osób jeżdżących ostrzej polecam zwykłego Leafa, który powinien dużo znieść i jest najlżejszy. A jeśli bardziej zależy Ci na komforcie, dbasz o swoje rzeczy, waga nie jest dla Ciebie super ważna, to postawiłbym na bardziej zaawansowaną odmianę Pro. Jest jeszcze siodełko Fern, które ma bardzo podobny kształt do Leafów i jest super tanie, ale przez to pojawiły się w nim oszczędności na prętach, które nie są chromo i skorupie, co ma wpływ na jego wagę, wytrzymałość i wygodę.
Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach. A jeśli film Ci się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!